wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jak opłatek lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha. Lecz piekło w tym czasie było jakie? Mokry dół, zaułek morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości. Samogonny mefisto w leninowskiej kurtce posypał w teren wnuczęta aurory, chłopców o twarzach ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaiste ich retoryka była aż nadto parciana. Marek Tul już obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy, dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu, składnia pozbawiona koniunktywu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebów. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu, książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. Wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo, choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała, głowa.